Miło nam Państwa gościć w naszym stowarzyszeniu. Ja nazywam się Krystyna Tabaczyk. Tabaczyk Zygmunt. Żona. Mąż. Prowadzimy stowarzyszenie od 2005 roku. Jest nas tutaj w społeczności romskiej 60 osób. Bardzo, bardzo dużo osób wyjechało stąd i tak jak przeglądam tutaj publikację, którą udało nam się wydać w 2008 roku, to część ludzi, którzy tutaj są na zdjęciach, zerknij, część ludzi już nie żyje, część ludzi wyjechała za granicę, a te małe dzieci, to w chwili obecnej, to są już dorośli ludzie, którzy mają sami małe dzieci. A słuchaj, bo nie pamiętam teraz dokładnie, od którego roku wy tu jesteście na tych terenach? No tu jesteśmy na tych terenach od 62 roku. I tak od razu mieszkaliście w mieszkaniach, czy jak nie, to wyglądało? Nie, no w mieszkaniach to później, ale taborami nie jeździli. Tu chyba masz zdjęcie, tak? Masz zdjęcie nawet z taborem. Tutaj, o, widzisz? Ojej. Jeszcze tabory, jak wyglądały. Ale wozy. Tak. One jakieś dziwne. Ten ostatni to chyba cyrkowy, ten tak? Ten pierwszy to nasz był. Ojca Tabaczyka Michała. Nie cyrk jeździł takim nie, wozem? Nie, nie, nie. Czemu te wozy się różnią? Nie są jednakowe. Jedne są bardziej strojne, drugie są takie biedniejsze. Już... Ekskluzywstwo już tu było te pierwsze, bo tam było i hamulce miały takie nożne, mieli nie, i tam piecyk można było. I co się w tym wozie znajdowało? Kanapa była do spania. Na przykład gospodyni co miała w takim wozie? Tak jak w mieszkaniu? No tak jak w mieszkaniu, kuchnia nie, jakaś, kuchnia, łóżko, tak, łóżko, szafa. No tam trzymało się właśnie różne swoje tam osobiste takie rzeczy, nie, jak pościele, poduszki. Ubrania. Czyli tak jak w normalnym mieszkaniu. Normalnie jak w domu, tak. A tutaj już znowu to jak w walizkach na tych mniejszych takich. Ponieważ jestem gospodynią, to mnie na przykład interesuje to, jak sobie radziły kobiety. Czy na przykład gotowały w trakcie jazdy, czy też musieliście gdzieś stanąć, żeby rozłożyć się obozem? Jak no mama to już gotowała w trakcie jazdy, jak ci wspomniałem. To tutaj właśnie taki piecyk, nie? Mieli tutaj, przodu. I normalnie palenisko się paliło z drewnem i normalnie można było. A gdzie stawaliście? Bo tych wozów tu jest sporo. I na przykład no tutaj takim akurat taborze, przez taką wieś jeździli. Aha, tak. Czyli to zdjęcie zrobiliście, jak jechaliście tak, drogą. Tak, tam jak drogą. No tu jest taką, a to blisko wieś jest. Polna droga. Polna droga, tak, wjazd do wsi. No ale przeważnie stawaliśmy na takich polanach, tam gdzie jeziora, lasy. No najbardziej, żeby korzystali właśnie też i zwierzęta, czyli woda. Konie, ale musiała woda, być woda, żeby była, tak, tak, bo to niezbędne było, nie, dla higieny. I ile takich wozów było w taborze? No najwięcej, co pamiętam, to około 24 wozów takich jeździło. Czyli jeden wóz to jedna rodzina, czy tak, jak? Tak, jeden wóz. Mama, tata, dzieci? Tak, dzieci, aha, to była jedna rodzina. Nie? A na przykład powiedz mi, bo nie rozmawialiśmy nigdy na ten temat. Jak ktoś żenił się, czy wychodziła dziewczyna za mąż, to jak dostawali wóz w prezencie, czy jak to było? No, tak jak ci wcześniej też wspominałem, u Romów jest tak, że to jest jak jedna rodzina wszyscy. Jeden drugiego wspierał. Jeżeli mniej zamążna była rodzina, no to wspierali jeden drugiego tam, prawda? Czyli jednak dostawali taki wóz. Dostawali taki. Żeby na wóz chociaż. No dzisiaj kupuje się mieszkania. Dzisiaj się kupuje mieszkanie właśnie, a tak to chociaż było niezbędne, żeby takie młode małżeństwo na początku chociaż ten wóz mieli, tak? I na przykład tym taborem, to gdzie, jaka trasa była? Czy to, trasa tutaj, to była Pyrzyce, tutaj na ten... Okręg? Nie tylko Pyrzyce, na zachodniopomorski. Zachodniopomorski. Aha, czyli województwo. Choczno, Stargard, Myślibórz, Dolice, Lipiany, tutaj koło Szczecina. Wasz szczep to są lowarzy. Tak, dlaczego lowarzy? Co to znaczy lowarzy? No bo to jest ta kasta taka, która... Lowarzy to znaczy...
z języka węgierskiego lowarzy, to znaczy, że to są koniarze. Aha, czyli handlowaliście koni. Czyli dlatego tak, te lowarzy to handlowali koni. A inne szczepy? Na przykład słyszałam kelderasza. Kelderasza, tak? Są. Tak, to oni się czym zajmowali? To znowu kelderasza zajmowali się takim czymś, jak patelnie pobielali, jak jeździli też w niektórych piekarniach, to kotki. Czyli bielili. Można powiedzieć, że tabory były wyspecjalizowane w jakichś zawodach, tak? Tak, tak, zawody mieli. Mieli, tak. A czy są jakieś zawody, których Romowie no niestety nie mogą wykonywać? Czy to się zmieniło, czy nadal na przykład są zawody, których Romowie nie mogą wykonywać? No nie będą, no wiesz, to zawody. Są takie, na przykład pielęgniarką, może być Romka pielęgniarką? Pielęgniarką nie, bo są właśnie takie sprawy, które są tabu u Romów. To nie można na przykład to być. Jak lekarz, na przykład ginekolog czy pielęgniarka. Ze względu na to, że u nas to się mówi magerdo. Co to oznacza magerdo? Magerdo to znaczy, że nie może wtedy taka osoba uczestniczyć tak jak my razem przy stole. Czyli jest jakby trochę na bok odstawiona. Czyli można powiedzieć, że są zawody, które ich jakby kalają, tak? No w tym sensie tak. Aha, czyli stają się tak jakby nieczyści. Jakby nieczyści. A na przykład, no bo wiemy, że dzisiaj nasze dzieci i to pokolenie Romów kończą szkoły, kończą gimnazja, idą do liceum, zdarza się, że nawet studia podejmują. I teraz, jakie zawody są najbardziej popularne? Dalej handel, tak? No najbardziej handlem, nie? Bo to Romowie są znani z tego handlu, tak? Otwierają sklepy. No teraz tak, bo tak? Otwierają takie działalności. No ta młodzież to w ogóle jest inna, nie, niż nasi byli ojcowie, tak? Bo jak nasi ojcowie to handlowali końmi i tak dalej, różnymi rzeczami. Ale dzisiejsza młodzież to handluje różnymi rzeczami, samochodami, albo otwierają sobie takie sklepy, odzież używaną. Najłatwiej, które mogą sobie też dać tym radę, nie jest skomplikowane. No i... Albo gastronomiczne niektórzy. Aha, otwierają sobie też. No to jednak zmieniają sposób życia, tak? Rozszerzają swoje możliwości. Plus jeszcze można powiedzieć, że koncertują, tak? No koncertują, to ja wiem, no mamy zespół, tak? No tak jak zobacz, tu jest zdjęcie pierwszego zespołu. No to stary zespół, zespół, tak? Patra. Patra nazwana Patra była na początku, tak? O, tu też mam Patra, zobacz. Jeszcze też archiwum. No piękne zdjęcie. I stroje mają takie, tak, inne niż teraz. Takie typowe, nie? Mhm. No to fajnie, czyli tradycja jest podtrzymywana. Tak, bo to jest podtrzymywana. I powiedz mi jeszcze, jak wyglądały wesela? Bo ja z dzieciństwa pamiętam tylko przejazd taboru ulicą. Tak. Natomiast z opowiadań wiem, że mieszkańcy Pyrzyc często uczestniczyli w takich weselach cygańskich. Niektórzy opowiadają, że cudowne rzeczy się działy, że byli bardzo mile ugoszczeni, że była przednia zabawa. Jak to wyglądało? Porywali się? Czy o co to chodziło z tym porywaniem? Że, no tak, no porywali. No. Porywali w tym sensie, że się umawiali i później nie wiedzieli o tym rodzice. Czyli nie było porwania. No po prostu nie, rodzice... no to się zgadzali razem na to i uciekali po prostu. A i to było takie porwanie. Rodzic... Nie było ich 3-4 dni, nie wracali, a później jak już wracali, no to starszyzna już mówi, no tak, no już co zrobimy, to już trzeba akceptować. Czyli rodzice nie zawsze byli zadowoleni, tak? No z tak, tego, no, to różnie akurat... bywało, nie? A no właśnie, no jak uciekali, to po co uciekali, że co, że ucichło, tak? No bo najczęściej nieraz nie zgadzała się druga strona, tak? Żeby moja córka akurat u nich, prawda, była, albo druga strona, żeby mój syn, nie? Czyli swatowanie było, no, tak? Było. Czasami jak swatowanie było, no to tak, no to było znowu, że dobrowolnie dawali. Kiedyś nie było do pomyślenia, tak? Żeby Rom wziął sobie Polkę albo... Romka wyszła za Polaka, tak? To widzę, że się zmieniło, bo jest mnóstwo małżeństw mieszanych teraz. Teraz tak, ale tak od w roku 60, tak, do 65 to było też zakazane.
Czy dalej na przykład kuchnia romska różni się od kuchni innych narodowości, jeżeli chodzi na przykład o wyposażenie w takie kuchenne na przykład naczynia, czy typu garki, czy te garki służą do czegoś innego, czy to dalej jest zachowywane takie marchime, tak? Dobrze mówię, że na przykład jakieś naczynie jest marchime i właśnie co znaczy to marchime? Naczynia. No, są takie naczynia, które na przykład, co jest do gotowania albo do zrobienia makaronu, no to te są tylko do kuchni, prawda? Do użytku. A te czasami, jak było jeszcze, jak jeździli też taborami, to już mieli, co to oznaczało właśnie tą higienę i czystość, mimo że jeździli taborami. Czy wanienki, co były do kąpania, prawda, albo duże miski, no to kiedy myło się nogi albo dziecko, no to z tych już rzeczy nie korzystywali do kuchni. Tam, gdzie się robiło jedzenie. Czyli to, co było do mycia, było gdzieś osobno? Czyli co, pewne tradycje, zwyczaje nadal są? Są. Pomimo, że zobacz, można powiedzieć, że my już jesteśmy tak jakby wtopieni w społeczeństwo, tak, polskie, bo jednak chodzimy do szkół, tak, pracujemy, kontaktujemy się z Polakami. Zresztą tu do naszej świecy też przychodzą przyjaciele Polacy, robimy różne wspólne zajęcia. Ale są rzeczy jednak, że rodziny romskie mają takie swoje zwyczaje i tego pilnują dalej. Tak, jak najbardziej. Ja zresztą uważam, że to nie koliduje z niczym, tak? Nie koliduje. Nie powinno przynajmniej przeszkadzać, tak? Na przykład sąsiadom. Ale wiesz, co może przeszkadzać sąsiadom? Bo nadal jesteście głośni. Bardzo głośno rozmawiacie. Ktoś może pomyśleć, że kłócą się chyba, bo tak jak rozmawiają. Czy nie ma to związku z tym, że jak jeździliście tym taborem, to niestety trzeba było się przekrzykiwać, żeby... To się wyniosło właśnie z tego właśnie, co... Czyli coś pozostało taborami, jednak z taborów. Tak. Tak samo jak człowiek pracuje przy głośnych maszynach, no niestety i później idzie w jakimś zaciszu, to jemu to też jest nienormalne, prawda, te dźwięki. W Polsce ponoć jest odtworzony tabor, tak? Czyli gdzieś tam jakieś wozy jeżdżą po Polsce, nie wiem, może raz w roku dla upamiętnienia jakiejś, nie wiem, czy rocznicy, może dni romskich, bo słyszałam, że taki tabor gdzieś tam jest utworzony. To nie moglibyśmy, na przykład tutaj w Pyrzycach mamy dużo terenów zielonych, czy na przykład nie można by pomyśleć o tym? No można by było, ja myślę, że mieszkańcy Pyrzyc byliby zainteresowani taką formą przedstawienia waszej kultury, bo no zespół zespołem, ale jest mnóstwo rzeczy, o które Polacy na przykład pytają. Fajnie by było przy okazji po prostu pokazać, tak? Albo może w formie warsztatów nawet zaprezentować, jak wyglądało takie życie w taborze. Odtworzyć w ogóle to życie, tak? Pamiętam, w tamtym roku była Noc Cygańska? Tak. Może by powtórzyć Noc Cygańską, no wprawdzie bez publiczności. No, Pyrzyczanie, można powiedzieć, byli teraz zadowoleni. Online poszło. Sam dyrektor był pod wrażeniem, jak to fajnie. No to porozmawiaj z dyrektorem, może zrobimy jakąś Noc Cygańską w ograniczonym gronie. No właśnie, dla mieszkańców, no tak jak teraz nagrywamy program. Teraz online, to też można takie coś. Nie wiem, czy będzie odzew... W internecie odnośnie mieszkańców, czy będą chcieli w ogóle oglądać taki program. Gdyby chcieli i tam zalajkują nas dzisiaj, to może byś coś pomyślał no, o tym. Nie chwalą się. No, ostatnio co grałem tutaj koło szpitala, no to ponad 30 tysięcy było. Lajków? Tak. No to znaczy, że odzew jest dobry. Lubią mieszkańcy Cyganów. No jednak, swoich, nie? Swoich, pamiętasz, tak. To żeśmy nazwali, że to nasi, Pyrzyczanie. Tak. No bo tak się, słuchaj, no tak się wyrażali Pyrzyczanie. To są nasi Cyganie. Zresztą jak przyjeżdżali. No od ilu lat, od 62 roku, no to patrz, ile to jest lat, nie? To są życi już. To się mówi bratanki.